Łacha to piaszczysta mielizna na rzece. Takie właśnie zjawisko od lat ma miejsce na kołobrzeskiej Parsencie. Jednak czy jest ona tworem natury czy ludzi? Nad tym deliberowali wczoraj przedstawiciele Wód Polskich, samorządowcy oraz mieszkańcy. Nie doszli oni jednak do wspólnych wniosków. Aby wyjaśnić sytuację, Wody Polskie zleciły ekspertyzę, którą mogliśmy wysłuchać podczas wczorajszego spotkania. Sporządzający ocenę potrzeb i skutków usunięcia łachy profesor Hesse wskazał, że za gromadzenie się w tym miejscu przymuliska odpowiada natura. Tu oczywiście łacha jest naturalnym zjawiskiem w rzece, a w przypadku tej konstrukcji mostu i progu również klasycznym zjawiskiem nienadprzyrodzonym, tylko po prostu tam w tym miejscu zawsze będzie się tworzyć taka łacha. Ta łacha jest naturalną odpowiedzią gwałtownego rozszerzenia się nurtu rzeki o ponad 100% i takiej konstrukcji mostu z takim progiem, jaki jest. Zwrócił też uwagę na występującą w tym miejscu przyrodę. Przede wszystkim nadal w korycie, w granicach miasta Kołobrzegu spotykane są rośliny z siedlisk właśnie włosieniczników i to również potwierdza, że rzeka Parsenta należy do właśnie rzek objętych ochroną w systemie Natura 2000. Spacerujący mogą obserwować piękne, no, dla przyrodnika czy dla inżyniera wodnego, to będą piękne płaty rdesnicy, siedliska owadów wodnych, miejsca, z którego wyfruwają ważki, które są bardzo urokliwe. Dodał też, że zjawisko nie stanowi zagrożenia i nie przeszkadza rozrywkom odbywającym się na rzece, dlatego rekomenduje, żeby pozostawić przymulisko bez interwencji. Prezydent Anna Mieczkowska podkreśliła, że bierze pod uwagę głos mieszkańców, którym łacha przeszkadza i chcą przywrócić pierwotny wygląd rzeki. Swoje uwagi przekazali również radni Dariusz Zawadzki i Jacek Woźniak, przekonując, że łacha jest wytworem ludzkim. Problem zaczął się z chwilą inwestycji, która nazywała się, roboczo tak z pamięci cytuję, wzmocnienie brzegów rzeki Parsenty. Od tamtej chwili doszło do zakłócenia pewnego rodzaju równowagi ekosystemu. Coś się stało, nie jestem fachowcem, więc nie wiem co takiego, że ta łacha zaczęła się tworzyć. Po pierwsze trzeba by się przyjrzeć temu przejściu, co tu nakombinowano, że wygląda to w tej chwili tak jak wygląda i ewentualnie poprawić. I druga rzecz. Pan dyrektor może tego nie wie, może nikt panu dyrektorowi tego nie powiedział, ale wykonawca tej inwestycji zostawił tutaj begi, których nie wyciągnął. Na nich stała koparka i wysięgnik. On ich po prostu nie wyciągnął, mimo że były apele na tamtym etapie, wyciągnijcie to, bo to zakłóci. To spowodowało, że to, co naturalnie wyglądało w ten sposób, zaczęło iść w tą stronę. I się piach zaczął nanosić. Dodatkowo kołobrzeski społecznik Andrzej Rafiński zaprezentował archiwalne zdjęcia, jak w rzeczywistości wyglądała realizacja inwestycji przy murach oporowych Parsenty. Te mury, z tego co ja pamiętam, a trochę lat mam, to one miały być do dna. Ale one są nie do dna, tylko jest ileś, nie powiem ile, czy to pół metra, czy ileś poniżej lustra wody. One wiszą w powietrzu. I teraz ten cały urobek z wykonania tych robót został przepchnięty na to i tu poproszę o kolejne zdjęcie. Ta łacha to nie jest wynik natury. To jest wynik działania człowieka. Ostatecznie nie zapadła decyzja, co dalej z przymuliskiem, a temat zostanie podjęty ponownie.